No i kochani, ale prezent dostałam. Zobaczcie, dziewczyny mi przysłały do domu. Zobaczcie, gość dziki. Kawiarenki. Patrz, mam dla ciebie szkło. Dziękuję, proszę mi włożyć kwiaty. To Flafiku, mama jutro ma urodziny. No ile masz tych urodzin? 23? 39. Chodź tu. A, to w przyszłym roku ogromna impreza, niespodzianka. Mój szczęście, to jest mój prezencik. A ja już zjadłam jednego Raffaello. Uwielbiam, właśnie mówię, że dziewczyny mnie znają, nie to, że goździki, to Raffaello. No, nie to sobie mąż, kwiaty i czarna torebka, nie? Najgorzej. Nie no, fajnie, dziewczyny mi przysłały, bardzo fajnie. I dostałam jeszcze taką pozycję książkową, czekajcie. O, zagadki. Uwielbiam takie rzeczy. Odstresowanie. 200 zagadek dookoła świata. Zagadki logiczne, łamigłówki, testy na spostrzegawczość. Na zaklejonych stronach rozwiązanie najbardziej diabelskich zagadek. Czat. Więc się bardzo ucieszyłam z tego. Pięknie wydane. Będę to na pewno robić. Na bank będę robić. Uwielbiam takie rzeczy. Żeby zająć czymś głowę, nie? Ja teraz robię księgowość, więc nie ulubiona moja rzecz. Ja już robię dawno. Ty to robisz szybko i w ogóle, a ja jestem jak zwykle ostatnia. Fluffy nie jest tego, hej. Fluffy to ciągle coś podjada. Także złapało mnie przeziębienie. Dlatego siedzę w domu. Mam katar. Mam po prostu katar. Dobrze się czuję, tylko mam katar. Leci mi z nosa i kicham, więc mam nadzieję, że to nic poważnego, tylko przeziębienie, tylko katar. Pałkę, która nadaje się do wywalenia, coś się rozwaliła, zobaczcie, ją wygięła. Dlaczego miałam się wyrzucić? Coś ci nie idzie, nie? No, to szkoda mi. No i teraz idzie już ostatecznie do wywalenia, bo się rozwaliła. Ostatnio mówiliście, że jestem jakiś mega zmęczony, z racji tego, że słuchajcie, kładę się o drugiej spać i wstaję o wcześniej rano, przed siódmą. Dzisiaj tak samo, bo musieliśmy odebrać sprzęt z studia, zawieźć go do hurtowni, później z hurtowni przyjechać do domu. I piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. To jest w ogóle najlepszy przyjaciel ostatnio pieska i naszej córy. Zastanawia mnie też to, może będę trochę bezpośredni, dlaczego wy się zawsze czepiacie do czegoś, jak my na coś mówimy na przykład. Jak mówimy na córę, mówimy córa, a nie córeczka, a nie po imieniu. Ja wiem, że to was tak triggeruje do tego, żeby powiedzieć jej imię, ale nie mówimy imienia, więc mówimy mała, córa, kochany, nasz cukierek, łobuzek. I nie wiem po co i czy jest sens to komentować, bo mówimy tak jak lubimy i jak nam się podoba. I słuchajcie, ludziom się nigdy nie da to godzić. Więc nie będziemy mówili tak jak chcecie wy, tylko tak jak my mówimy. To jest nasz cukierek i nasza mała córa, córeczka, córunia. I myślę, że ten moment jakby komentowania tego jest po prostu niepotrzebny, niekonieczny i zatrzymajcie to po prostu dla siebie. Bardzo, bardzo bym tak chciał. Bardzo was też proszę, bo my tak pokazujemy wam dużo. Wcześniej wyznaliśmy córę całkiem. Fluffy! I teraz widzicie czasem rączkę, czasem gdzieś tam nie uda nam się jej wyciąć. Już tak nie patrzymy na to też, bo wiemy, że wy nam napiszecie też, że gdzieś tam widać coś i żeby wyciąć. Więc tak to uszanujcie, że możecie coś zobaczyć albo ją usłyszeć. No, więc... Co tu z nimi zrobić? Jakbyśmy je tak wsadzili, to by było spoko? Oj... Chyba tak. Chyba ładnie to wygląda. Tu zrobię jeden wyższy i jeden niższy. I tak samo do pieska, że mówię do pieska jako on. Fluffy. Fluffy, chodź. A teraz mówić Fluffinka? Dziewczynko. Bo to jest sunia mała. A ja mówię do psa jako on. Czyli to jest on, pies. No. Myślę, że jej wszystko jedno i jak słyszę Fluffy, to rozumie, jak mówi ja inaczej, to może nie zrozumieć. Słyszycie Jingle Bells, a tutaj prezenty, które dostaliśmy na naszym spotkaniu. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, że w ogóle mi cokolwiek, ktokolwiek przyniósł, bo przecież to my chcieliśmy was ugościć, a tutaj jesteśmy prezenty. Tu od razu wam pokażę strój dla Fluffiny. O, i powiem wam, że rozmiar dobry. Myślałam, że będzie mniejszy dobry, a to jest ten L i myślę, że będzie... Jak nie teraz, to za rok będzie dobry, ale świetny jest. Pokazywałam wam, już mierzymy. Także to jest pierwsza rzecz. A druga to są zabaweczki. Zobacz, jakie fajne zabawki, Daro. A tutaj na kubki jest ten. Jakie fajne, jak to super zrobili, że możesz właśnie na kubki te schować. No zobacz. Kubki możesz tutaj schować te. Słodkie, musisz to przyczepić. No i oczywiście strój. Także dzięki Radzie za prezent, będziemy korzystać.
Tutaj słuchajcie, ręcznie robione, specjalnie dla nas, od Agnieszki. I słuchajcie, jak tylko Agnieszka weszła z Michałem, to powiedziała mi: dziękuję za wspólne wieczory od 8 lat. Dosłownie mi to powiedziała i to jest napisane. Dziękuję ci, Aga, że byłaś. I tak jak mówiliśmy, musimy się zgadać prywatnie, bo mamy dużo wspólnego. Już wam pokazuję, jakie tutaj rzeczy dostałam. I zobaczcie, jest to taka makrama świąteczna, bo na dole mamy choineczki. Zobaczcie, jaka długa. Fantastyczna ozdoba na święta. Przepiękna, szydełkowa robota. Naprawdę cudowne te choineczki. Boże, dziękuję, Aga. Dziękuję wam, że byliście jeszcze raz. Tutaj paczuszka też. A! To dla pieska, takie szeleszczące. Fluffy? Fluffy? Chcesz chipsy? Zaciekawi cię to? Zaciekawią cię te chipsy? Szybko! Co tam jest? Chipsy. O Boże, dzięki za prezenty. Tutaj jeszcze coś dla pieska. I tutaj dla Lani ciasteczka dostałaś, aniołku. Musisz chyba podziękować temu, kto dał, prawda? Taka jedna ciocia dla ciebie przyniosła. I takie piękne markery, które tak malują jak, zobacz, jak farby. Chcesz spróbować? No to co mówimy? Dziękujemy. Dziękujemy, ciociu. Co dostaliśmy? Wow, miody. O, tu dostałaś miodziki swoje. Miód z cytryną. To jest kraj jakiś. No, słony karmel. Migdały. Dziękujemy bardzo. Ale cudowne. Cudowne. W sumie jest późno, bo jest zaraz 20, a ja chcę rozstawić sobie choinkę. Jutro spędzamy urodziny Karoliny, więc pewnie nie będzie dużo czasu, żeby ją udekorować. Na dzisiaj chcę rozstawić, założyć lampki. Tam miałem mały wypadek, bo przeciekało mi od klimy. Tu w ogóle ta ściana będzie cała do remontu. No oczywiście tutaj wilgoć się dostała, wiecie o co chodzi, pierdoły. Może ten kawałek tylko odmaluję, żeby on się tak nie rzucał w oczy. Ale przyjdzie tu choinka, to też chyba też tak nie będzie widać. Tam mam dwa kołki do zaszpachlowania, gdzie te nasze piękne kwiatki stoją, a te piękne kwiatki idą, patrzcie, wypuszczają nowe. One są nieśmiertelne. Dla psa w ogóle one, te kwiatki są mega trujące, więc muszę je tutaj schować. W ogóle choinka w tym roku na Pinterestie widziałem fajny pomysł. Nie widziałem na YouTubie, żeby ktoś zrobił w tym stylu, więc mam nadzieję, że będzie to coś oryginalnego i fajnego dla was. I tak jak wspominałem wcześniej, mamy pociąg, który ma trafić na choinkę. Wyłączył się. Ale muszę go delikatnie odpimpować. Chcę go przemalować na czarno, żeby był bardziej czarny. Zbliżam się do niego. Tak. To jest nasz pociąg. Tak. To jest nasz pociąg. Czarny mat. Wiem, że teraz osób zjedzie mnie po bandzie, ale słuchajcie. Takie małe detale po prostu robią ten efekt wow. Jakby ten pociąg był biały i czerwony, to nie byłoby to samo. Ale to tylko takie świry świąteczne, jak ja, zrozumieją. Jednak zaszpachlowałem tam ścianę. Zaszpachlowałem otwory po obrazie i pewnie tutaj jutro przemaluję. Bo tu jakiś taki, zobaczcie, aż zakurzyło się. Widzicie to? Tutaj tego linia? Jest to w kamerze? Czekajcie, tu jeszcze jest. Jeszcze tu jest to. Tu jeszcze jest. Jutro to odmaluję ten kawałek. I teraz stawiamy naszą choinkę. Kominek muszę jeszcze tam wcisnąć. Mamy tą przepiękną choinkę za miliony monet. Słuchajcie. Oj, kupiłem ją już dawno temu. Dobrze, stawiamy. Słuchajcie. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Prawie rozłożona. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire. Z pół do pierwszej. Pytaliście się ostatnio, Karolina, dlaczego jestem taki zmęczony? Bo tak późno kładę się spać.
po pierwszej i drugiej przez ten świąteczny czas. Kończę tu porządek u Karoliny, że miała jutro niespodziankę. A co to takie porysowane u góry? Żeby miała jutro niespodziankę, żeby miała jutro taki prezent, że przyjdzie do pokoju i będzie miała tutaj czysto. Więc muszę jeszcze tutaj posprzątać troszkę, żeby była szczęśliwa. I chowam faktury i odnajduję wszystko tutaj. Wiecie, znalazłem szybkę na telefon, więc tyle dobrego. Słuchajcie, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał, bo jeszcze trochę tej roboty mam. Więc pewnie położę się pierwsza, druga spać. Dzień dobry, Fluffy. Dzień dobry, tato. Cześć. Nasz pies dziś nam pogryzł pościel. Wiesz tą, którą pościel? Wiem, tą drogą. Tą drogą. Normalnie jest taka wielka dziura, że hit. Ale wiesz dlaczego? Przez to, że leży obok mnie, a nie w nogach. Dlaczego leży koło ciebie? Nie wiem, ktoś ją po prostu bierze i przytula i leży obok mnie. Nie wiem, dlaczego to się dzieje. Ja robię make-up, Darek mi wczoraj posprzątał, słuchajcie, w szafkach. No. Chciałam ci za to bardzo. A widziałaś, jak to ładnie ci poukładałem tutaj? Widziałaś? Widziałam. Tu wszystko? Widziałam bardzo ładnie. I tu ci poukładałem też. A tu co się dzieje? Nie, tu też poukładałem cię, ale już rozwaliłaś. No to nie. Ale może też tak. Widziałem, że nie możesz szuflady włożyć. Tam ci naprawiłem, żeby dziękuję. Się dało. Dziękuję ci bardzo. Mam dalej katar, ale nie szkodzi. Lecimy na fajne śniadanie. Z tyłu Pumba jeździ, o. Zaraz wybieramy się do Bakken. W ogóle tam nigdy nie byliśmy na śniadaniu. No, na to miejsce na mapie Warszawy, więc zobaczymy, czy się będzie miejsce dla nas. W ogóle wiesz co, wkurzają mnie takie miejsca, gdzie nie możesz wejść. To jest takie... Dziś kolejny etap choinki, moi drodzy. I będziemy, jak znajdziemy czas, będziemy zakładali lampki. Jutro zapewne będziemy ją ubierali. Siemanko, wpadliśmy na śniadanie do Bakken. Chodźmy. Czyszczam swój nos. Słuchajcie, przyszły przepiękne choinki, które tak naprawdę nie spodziewałem się, że będzie tak dobra jakość, Bartka. Widziałaś ten piękny mal... Kurczę. Myśmy właśnie w wieńce nagrywaliśmy podcast i mamy tutaj też takie dla ekipy naszej z magazynu. Ale czekolady, powiem ci, zrobiły na mnie wrażenie. Szczególnie te tutaj z tyłu wzorki. Słuchajcie, zapomniałem nagrać wam, ale montuję tory. I będzie pociąg, tak, Lola? Ale chyba on nie idzie tak dookoła. No bo tu jeszcze torów brakuje trochę. No muszę dokończyć jeszcze. Zobaczcie, jakie piękne sushi na moje urodziny. Tak, już mogę podejść na stół. O, takie! Tutaj te krewetki z tej strony, bo tutaj... Mój łobuz, tak. Tak pięknie się to prezentuje. Tu masz na łobuza. Taką mamy kolację wspólną, rodzinną. Przepiękna koinka świeci się, jak widać. Jutro latują na nią bombki. Tu jest jakby gęściej, bo od środka idzie. Pociąg działa. Teraz nie będę włączał podsura do spania. Ale jest przemalowany cały na czarno. Czarny mat. Będą czarne elementy na całej choince, a on był biały, by się rzucał w oczy. No wiadomo, tutaj kot jeszcze i maskotki pilnują. Pies pilnuje, śpi. Lampki trzeba tylko zabrać spod spodu. W sensie lampki trzeba zabrać, żeby nie wisiały tak, nie? O, właśnie coś w tym stylu. Wtedy piesek jest bardzo zainteresowany. O, właśnie takim czymś. I trzeba to pochować. Ale to jutro będziemy też dekorowali. Bo piesek to zaraz idzie spać. Będziemy jutro dekorowali, to trzeba będzie to pilnować. Więc ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro w kolejnym Vlogmas.